Się dla Kamila Stocha będzie miał, więc dodanych już na starcie zdecydowanie więcej punktów niż rywale. 13 nawet, a więc jeszcze niżej. Ile będzie potrzebował Kamil do tego, by pokonać Daiki Ito? Około 130-131 metrów. Jest w stanie skoczyć tak daleko Kamil. Pięknie, ładnie, stylowo, szybujący w powietrzu Kamil Stoch! Chyba nowy rekord skoczni. Kto wie, czy to nie jest powyżej 140 metrów. 140 metrów, a więc wyrównał rekord Roara Lekelsoya i osiągnięcie Andreasa Kofflera z ubiegłego roku. Teraz do tej listy dopisuje się Kamil Stoch. Będzie miał odjętych wprawdzie aż 12,8 punktu, ponad metr na sekundę, wiatr pod narty, ale ma dodanych 13,5 za skrócony rozbieg. 140 metrów, noty 3 razy 19,5, 1,19, 18,5 punktu. Kamil Stoch bez dwóch zdań będzie liderem z ogromną, myślę, przewagą. Jeżeli to wszystko się teraz sumuje nad rywalami, Daiki Ito do tej pory, teraz Kamil Stoch, o ile o 19 aż punktów wyprzedza reprezentanta Japonii, to jest